serdecznie, Grosik z tej strony. Godzina 6:10. Jestem już pomiędzy Lublinem a Chełmem. Ciekawe, jak pogoda dzisiaj będzie na wykopkach. W międzyczasie jeszcze wiozę ze sobą, ciągnę za sobą przyczepkę z darami dla takiego sierocińca na Ukrainie, więc tylko muszę pod granicę podjechać, znajomemu przekazać te dary do tego sierocińca i będę jechał na wykopki. Jak widzicie, pogoda nie za ciekawa, trochę mgła jest, ale co zrobić, może w ciągu dnia będzie pogodnie. Na prognozie było w miarę ok, bez deszczu, bez opadów żadnych, więc powinna pogoda dać radę. Mam nadzieję, że jeszcze ten wypad uda mi się zrobić i jeszcze jeden w tym roku maksymalnie, może dwa i koniec sezonu będzie. Dobra, ruszam dalej w trasę. Zrobiłem sobie małą przerwę na łyk kawy w Chełmie, a to jest mój zestaw, którym jeżdżę gdzieś tam na jakieś imprezy i wożę dary na Ukrainę, a tutaj mam taką fajną nalepkę z takim butlerem. Dobra, łyk kawy i jadę na wykopki. Dotarłem już na pole i zaczynam dzisiejsze poszukiwania. Wraz ze mną jest kolega Andrzej z kanału Przystanek Matrze, czyli kajaki nad Bugiem w gminie Chorodło. I będziemy sobie dzisiaj chodzić po takim polu. Dzisiaj w nocy ono było troszeczkę napowietrzone, czyli jakiś kultywator tutaj widzę jeździł po nim, ale może nie będzie tak źle. I mam pierwszy fancik. Tak mi się wydaje, że znalazłem jakiś medalik aluminiowy, troszeczkę zaklejony. Przeszedłem od auta 30 metrów, może 40, i już jest medalik. Proszę bardzo. Znalazłem teraz monetkę. Tak mi się wydaje, że to będzie druga RP. Od razu widać charakterystyczne linie grosikowe. Tym razem starszego kuzyna znalazłem 2 grosze. A rocznik? A rocznik niewidoczny. A kolega Andrzej mówi, że piękny kapselek znalazł z Polmosu. A teraz wyszła kuleczka, pierwsza ze szapnelka. Teraz znalazłem kawałek łuseczki. Taka rozwalona jakaś. A teraz znalazłem stworzeń do zaczepu i oddaję właścicielowi. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Pawle, dziękuję. Piękny stworzeń. Na pewno się przyda. Znalazłem jakąś monetę. O. Ciekawe, co to jest. Druga RP, Andrzej, to będzie 5 groszy. Dwójkę wcześniej znalazłem, teraz 5-groszówka. Rocznik zaklejony, ale na podsumowaniu się rozszyfruje na pewno, bo odchodzi. Fajna moneta. Mam i kolejną kuleczkę ze szapnelka. A teraz znalazłem taki grzybek. Myślałem, że już jest po sezonie grzybowym. A tu jeszcze jeden taki się uchował. Proszę bardzo. Ciekawe, co to za zapał. Ale takiego to chyba nie mam. Znalazłem jakąś monetkę. Ciekawe. Ciekawe, co to. Co to będzie. Może uda się rozszyfrować teraz. A może i nie. Tam Andrzej też coś namierzył. No. Za wiele to nie widać. Znalazłem teraz jakiś guziczek. Zobaczymy, czy jest uszko. O, niestety nie. Nie ma uszka. Jakiś jest zieloniutki. Chyba był posrebrzany. Jest jakaś liczba nawet. 12. Ta sreberko.
Sreberko widać jeszcze na tym guziczku delikatnie. To chyba 12, a może 42. Nie wiem. Po umyciu będzie wiadomo. Szkoda, że łóżka nie ma, ale tak czy tak. Ciekawy guzik. Mam ciekawy sygnał już na wierzchu. Zobaczymy, co to będzie. Jest polmost. Teraz znalazłem coś takiego. Jakiś taki drucik, ale chyba jakiś zdobiony. I nie jestem pewny, czy to nie jest jakiś brąz. Zaraz wyślę zdjęcie do znajomego i poproszę o konsultację. Tak mi się wydaje, że to będzie coś starszego. Pierwszy raz coś takiego widzę. Znalazłem jakąś monetkę. Ciekawe, co to będzie. Może jakieś sreberko? Ale jest troszkę powycierana ta moneta. Tak, 20 kopiejek, 1900, chyba 1900 rok. Dawno takie sreberko znalazłem, ale stanie za super. Orzełek taki troszeczkę wytarty, z tej strony jest w miarę ok. Proszę bardzo. Założyłem sobie kaptur na czapeczkę, bo troszeczkę ta mrzawka zaczyna siąpić tak troszeczkę mocniej. Mało przyjemnie jest. A tymczasem jest kolejny fant dla pana Andrzeja. Nie do muzeum, nie do mojej kolekcji, tylko do warsztatu teraz. Taki oto młotek był kiedyś. Chyba będzie jeszcze. Trzonek dorobić, obstukać i można stukać. To chyba wyszła jakaś kuleczka z czarnoprochowca. Tak mi się wydaje. Znalazłem kolejną monetkę. I ponownie tak mi się wydaje, że to będzie druga RP. Ale całkiem inny nominał. Po raz kolejny grosik znalazł. Grosik. Nawet ładny. Ciekawe jaki rocznik. 33. Jak mnie oczy moje stare nie mylą, to
chyba 33. Tak mi się wydaje. W domu sprawdzimy. Oj, ucieka. Ucieka grosik. Chodź tutaj. Mam go. Była taka duża nakrętka. Proszę bardzo. Znalazłem monetkę w takiej grudce ziemi. Jak widzicie. Ciekawe co za moneta. 74, 1 zł. Dobra, dziękuję. Znalazłem kolejną monetę. Tym razem wyszła kopiejeczka. Ale stan bardzo słaby. Kończymy na dzisiaj. Udało nam się zrobić 1/7 pola. Jestem już w domu, a to są śmieci z tego wypadu. Trochę ich było na tym polu, ale nie tak dużo jak zwykle. Jednak to pole było daleko od zabudowań. A złom został u kolegi Andrzeja i te wszystkie inne cięższe rzeczy. O, a tu na podsumowanie zapraszam wszystkich kotka Łesia. Fanty już na stole, a więc zaczynamy podsumowanie. Trochę tych fantów udało się wykopać. Zaczynamy od góry i od lewej. Łuseczki karabinowe, ale widzicie takie porozwalane. Tutaj jeszcze mniejszy kawałeczek. Czubeczek od takiego naboju. Kuleczki szrapnelowe. Ta jedna. Jakaś taka mniejsza. Nie wiem co to mogło być. Czy jakiś czarnoprochowiec. Coś takiego. Następna rzecz. Taki kawałek ołowiu. Nadal nie wiem co to jest. Tyle lat chodzę, ale niektóre rzeczy to mnie zadziwiają, które znajduję. Taki zapał. Austro-węgierski zapalnik. Akurat takiego nie mam. Tylko posiadam. Posiadam taki. Ten co dostawiłem to jest M8, tutaj chyba nawet oznaczenie będzie. Tak, M8, a ten nowy to jest M5. Fajny zapał, takiego akurat nie miałem, więc kolejny będzie do kolekcji. Lecimy dalej. Monetki z drugiej RP, dwie nieczytelne. Będą musiały sobie troszeczkę odmoknąć w jakiejś oliwce. Piątka i dwójeczka, oczywiście grosze, jeden grosz, czytelny, stan dosyć ładna moneta, 33 rocznik. Lecimy dalej, ten guziczek z dwunasteczką, tutaj jest kropeczka, a tutaj nie wiem czy to jest kropka, czy ta jedynka jest jakąś literą. Tak mi się wydaje, że to jest dwunastka, ale na butonarium nie znalazłem takiego guzika identycznego. Tutaj widzę jeszcze jakby były jakieś złocenia nawet wokół tej dwunasteczki. Może na całym guziku były, ale się powycierały. Bardzo ciekawy guzik, ale niestety takiego nie odnalazłem. Może kiedyś będę szukał i przypadkiem znajdę. Monetka z PRL-u, moneta nieczytelna. Jedna kopiejka, zaraz zobaczymy, który to rocznik był. Jak się uda rozszyfrować. 915. 20 kopiejek. Sreberko. Nie czyściłem jego, tylko delikatnie jest umyte. Z tyłu stan bardzo, bardzo słaby. Taka, widać, zużyta, wyeksploatowana ta monetka jest. Taki medalik, ale jak widzicie, stan bardzo słaby. No i chyba fant dnia, coś takiego. Nadal nie wiem co to jest. Wygląda mi to na brąz, coś bardzo starego. I pojedzie to jutro ze mną, jak i inne fanty, których mam całą półkę pozbierane, opisane w woreczkach. Pojedzie to jutro ze mną do konserwatora zabytków, gdzie będę się rozliczał z tymi fantami wszystkimi. I tym sposobem zakończę
sezon wykopkowy, bo śnieg spadł. W sumie ja niedługo i tak na narty wyjeżdżam, więc trzeba zakończyć sezon i czekać na wiosnę. Tyle na dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich. Mówił Grosik do Was. Cześć!